Rozdział szósty. I mówił znowu Pan do Mojżesza tymi słowami: Powiedz Aaronowi i jego synom: Tak oto macie błogosławić Izraelitom. Powiecie im: Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą. Niech cię obdarzy swą łaską. Niech Pan zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem. Tak będą wzywać imienia mojego nad Izraelitami, a ja im będę błogosławił. Witam serdecznie na kanale Zakochanej w Biblii, gdzie wspólnie czytamy Biblię ze zrozumieniem. Właśnie usłyszeliśmy wspaniałą formułę błogosławieństwa kapłańskiego, która zamyka rozdział poświęcony Nazirejatowi i całość 5 i 6 rozdziału. Udało nam się znaleźć jedną cechę wspólną wszystkim tematom poruszonym w tych dwóch rozdziałach, mianowicie rolę arcykapłana, której nie spełnił mąż podejrzewający swoją żonę o cudzołóstwo, ale do której się zbliża osoba świecka ślubująca okres Nazireatu. Istnieje jednak istotna różnica między powszechnym kapłaństwem członków ludu Bożego a kapłaństwem sakramentalnym hierarchicznym. Tę różnicę widać właśnie po tym, kto jest uzdolniony do tego, żeby sprowadzić na ziemię Boże błogosławieństwo. Otóż nie Nazirejczycy, ale sami kapłani posiadają taką moc. Jeśli chodzi o tradycję żydowską, to błogosławieństwo jest uroczyście wypowiedziane w święto Jom Kippur w dniu Wielkiego Przebłagania. Dzisiejsi Żydzi nie posiadają już kapłanów, dlatego ten, który tego dnia odgrywa taką rolę w synagodze, zakrywa twarz swoją chustą modlitewną, talit, i wyciąga ręce ku zgromadzonym. Wszyscy obecni również zakrywają twarz własnymi chustami, aby nie patrzeć na twarz wypowiadającego uroczyście słowa błogosławieństwa, ponieważ w tym momencie spoczywa na nim Szechina, czyli Boża obecność. Po otrzymaniu błogosławieństwa cała wspólnota wybucha wyrazami radości, może śpiewać lub nawet tańczyć. Istnieje też tradycja, aby odgrywający rolę kapłana w chwili wypowiadania słów błogosławieństwa wyciągał ręce i palcami formował taki trójkąt. Palce skierowane ku górze wyrażają pragnienie człowieka do wyniesienia się ku Bogu. Drugi trójkąt między palcami środkowym i serdecznym reprezentują Bożą moc schodzący na cały świat stworzony. Trochę jak w przypadku gwiazdy Dawida. Patrząc na układ palców, można doszukać się też hebrajskiej litery Shin. Tą literą zaczynają się takie ważne słowa jak Shechina, czyli Boża obecność w stworzeniu, ale też słowo Shalom, pokój, które występuje w formule błogosławieństwa: Niech Hashem zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem. Shalom. Kapłańskie błogosławieństwo dane w świątyni jest szczególnym momentem, kiedy cała wspólnota stoi w postawie otrzymania Bożego błogosławieństwa, tworząc jakby pojemnik dla otrzymania tego błogosławieństwa. Pojemnik po hebrajsku to keli, składający się z trzech liter, od których zaczynają się słowa reprezentujące trzy stany: Kohen, kapłan, Lewi, osoba konsekrowana, i Izrael, cała wspólnota. Kiedy wszystkie trzy stany gromadzą się w świątyni w dniu szabatu, wszystkie trzy składniki są zjednoczone i zdolne do pełnego przyjęcia Bożego błogosławieństwa. Porównując do zaślubin, jest to chwila, kiedy oblubieniec wychodzi na spotkanie oblubienicy, zapowiadając ostateczne wyzwolenie, którym jest Shalom, czyli pełnia pokoju.
Pokój przechodzi jedynie w trakcie spotkania pełnego czci i szacunku, kiedy cała wspólnota stara się być pojemnikiem na otrzymanie dobrodziejstw płynących z posłuszeństwa Bożym przykazaniom. To staranie konkretnie wyraża się w wysiłku codziennego podążania drogą wskazaną przez Prawo Boże, szczególnie w środowisku rodzinnym i społecznym, co było tematem 5 i 6 rozdziału Księgi Liczb. Zamykając temat roli arcykapłana, umieszczenie w tym miejscu formuły błogosławieństwa kapłańskiego jest podkreśleniem, że Bóg działa w świecie w sposób szczególny przez swoich kapłanów. A więc kapłaństwo hierarchiczne jest istotnym sposobem Bożego działania w świecie i autentyczność linii kapłańskiej jest tematem bardzo istotnym, ponieważ jedynie pełnoprawni kapłani posiadają moc, aby w pełni wypowiedzieć błogosławieństwo w Bożym imieniu. Życzę owocnego słuchania. I mówił znowu Pan do Mojżesza tymi słowami. Powiedz Aaronowi i jego synom, tak oto macie błogosławić Izraelitom. Powiedzcie im, niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą. Niech cię obdarzy swą łaską. Niech Pan zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem. Tak będą wzywać imienia mojego nad Izraelitami, a ja im będę błogosławił.